Słyszycie ten dźwięk? Ktoś dzwoni na ten telefon, ale ja nie wiem kto to. Szybko podbiegnijmy tam. Tylko jestem ciekawy, kto zdąży wbić czapeczkę w górę, zanim ja tam podbiegnę. Ścigam się z wami do tego telefonu dzwoniącego. Zobaczymy, kto dzwoni. Co to może być za połączenie? Kogo? Więc weźmy, ścigajmy się. Jestem gotowy, mam szybkie skarpetki. Patrzcie, rozgrzany jestem. Kto będzie szybszy od Smajsloa? No, który z was? Który z was? Może ty? Może ty? Może tamty? Może... O, przestało dzwonić? Okej. Okay. Nie, znowu dzwoni! Myślałem, że nie... Ej, cały czas ktoś się dobija, już to jest trzecie czy czwarte połączenie, nie? Dobra, no to ścigamy się. Kto zdąży wbić czapeczkę w górę? Szybko, zanim ja tam podbiegnę. Trzy, uwaga, jeszcze nie klikajcie, nie oszukujcie. Trzy, dwa, jeden, start! Szybko, 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 szybko. Jestem! Koniec! A, koniec wyścigu, aż musiałem hamować w połowie. A, kto był szybszy ode mnie? Kto zdąży wbić czapeczkę w górę? Napiszcie. Aż się zmęczyłem, nie żartuję. Ej, słuchajcie, mamy tutaj telefon i dzwoni do nas... Grimace Shake? Podzo... No nie! Znowu on? Co on od nas chce? On dzwoni cały czas do mnie, wydzwania. Słuchajcie, już jestem normalny. Ogólnie ta łyżeczka, którą wypiłem wcześniej, takiego Grimace Shake'a, ja mam w lodówce, ale już nie chciałem wyciągać, no to jest jeszcze normalnie, odmieniłem się. Ale teraz Grimace Shake dzwoni do mnie, on chce mnie przegabacić, żebym wypił całego shake'a, bo ja wtedy... O, znowu patrzcie, kolejne... Dobija się, cały czas się dobija. On uruchamia połączenie w ten sposób, no. Dlatego mamy tutaj, widzicie ile razy on dzwonił? Patrzcie na to, patrzcie. 45, 44, 4... ile tu jest połączeń? Ile połączeń tu jest? No dosłownie mnóstwo, on cały czas wydzwania, non stop wydzwania. Połączenie się kończy i on dzwoni, patrzcie, kolejne. Kolejny! Kolejny! Czekaj, dobra, zaraz odbierzemy. Zaraz odbierzemy, czekajcie. Na razie sobie dałem czarny ekran. Dobra, ściszę, ściszę na razie. Okej, ściszymy, mogę ściszyć? Chyba tak, dobra. Ściszyłem na razie, ten telefon cały czas dzwoni. Ale jeszcze zanim odbierzemy, to chciałbym wam powiedzieć kilka nowości. Słuchajcie, nowe zeszyty się pojawiły. Patrzcie na to! Wreszcie, dostępne zeszyty na moim sklepie smajso.pl. Zapraszam was, pierwsza linia w opisie. Możecie sobie wbić, zobaczyć. Takie piękne, widzicie, eleganckie. Trzy postaci... No nie wytrzymy. Znowu dzwoni! Ej, radę to wyciszyć? Czekaj, radę to wyciszyć czy nie? Halo? Nie, o, tu wyciszyłem, dobra. No i słuchajcie, no i są nowe zeszyty. 64-kartkowe, 32, elegancka taka grafika. Tu jest Patty, tu jestem ja, tu jest Pimpek, tu jest wioska, tu jest Sebek. Tak samo mam breloki, możecie sobie wejść o takie breloki z nazwą Smajslo. Jakbyście nie chcieli zeszytu, to są, o, też taki brelok fajny Smajslo, nie? I nawet Minka uśmiechnięta. A jeszcze, jak otworzycie zeszyt, to jest w środku jeszcze Minka dodatkowa. Tutaj jeszcze Minka jest, jak otworzycie sobie margines i tak dalej. Więc elegancki zeszyt. No i jeszcze są plecaki, których aktualnie tutaj nie mam. Możecie sobie wejść zobaczyć. Plecaki też są dostępne moje na smajso.pl. Dobra, czekajcie, odkładam to. No, odbieramy, odbieramy. Uwaga, uwaga. Odbierz. Halo? Halo? Czemu do mnie cały czas dzwonisz, no? Nie dasz mi tutaj porozmawiać z widzami. Raz, dwa, masz wbić na Minecrafta. Co? Znaczy, przyjdę po ciebie. Ale mam wbić na Minecrafta? Czemu teraz na Minecrafta? Ale... A bo co mi zrobisz? Przyjdę do ciebie. Dobra, już idę. No to, ej... To zaraz, ale to coś pilnego, że muszę teraz wbić? Tak, bardzo pilnego, masz wbić teraz. No dobra, no idę, no. Dobra, to zaraz będę, dobra, no. Już biegnę. Dobra, idziemy szybko do Minecrafta. On chce, żebyśmy weszli, dobra. Okej, okay, a wy widzowie też możecie wejść. Ja, słuchajcie, tutaj otworzyłem pokój, ale wy możecie też otworzyć mój trailer. 14 sierpnia o godzinie 10:00 z rana. Pamiętajcie, Smajso, wiele przygód, to jest moja nowa piosenka wraz z nowym teledyskiem, więc sobie zobaczcie. A my teraz szybko wchodzimy do Minecrafta. Okej, wszedłem już na komputer, jestem w Minecrafcie. Szybko biegniemy, co on chciał, co on chciał. Co chciał Grimace Shake? Jestem na grze, co chciałeś? Tak, musisz wejść na samą górę, bo inaczej zamienię cię w Grimace Shake'a i wezmę twoją Patty. Co to jest? Co ty mi przeszukowałeś? Mamy u góry wejść... czeka na ciebie wiadomość.
Mam wiadomość? U góry będzie czekała wiadomość? Ale tak, jaka wiadomość? Śpieszcie, wchodź tam do góry. Przecież to jest najwyższe, zobaczcie na to, jakie to jest wysokie, przecież to jest najwyższy punkt w Minecraft. To jest wyższy niż moja wieża, jak ja tam mam wejść do góry? Grimace, musisz sobie poradzić. To jest za wysoko, ja tam spadnę, patrzcie. O, tam jest końcówka, tam chyba jest meta. Ale ja... co mam na głowie? Co jest? Ej, co ty mi zrobiłeś? Wyciągnij mi głowę z pralki! Nie ściągnę ci tego, dopóki ej, wyciągaj. Nie wejdziesz tam. Ej, co jest, Gany? Patrzcie na to, co on mi zrobił! On mi wsadził pralkę na głowę w Minecrafcie! No weź mi to, wyciągnij, proszę, no jakie mam skakać tam iść? Nie ściągnę, nie ma opcji. Co? Nie ściągniesz mi? Dopiero ale... jak wejdziesz do góry i odczytasz wiadomość. Ale będzie ciężko, no zobaczcie, mam z pralką na głowie skakać, jeszcze robić parkour, a przecież to jest utrudnienie level hard. Dobra, muszę wejść na tą górę, na tam na środek mety, ale inaczej, on nie da mi pati oraz zmieni mnie w Grimace Shake. No, no to w takim razie wchodzę, okej. Okay. Tylko proszę, nie rób mi nic i zostaw moją pati, dobra? Grimace Shake'u? Śpiesz się, czas leci. Okej, dobra, muszę wejść, zobaczmy, czy mi się uda, widzowie. Mam wejść na sam szczyt, czyli do samej góry, aż do samego nieba, gdzie to jest bardzo wysoko, a to nawet jest wyższe od mojej wieży. Ale idziemy dalej, teraz musimy to jeszcze spiąć, tylko nie mogę spadnąć na dół. Jak spadnę, to nie wiem, no to raczej padnę, nie? Bo mam serduszka normalnie, więc spaść na dół nie możemy. Na razie idziemy dobrze, łatwiutko jest, schody prowadzą do góry. Ja mam pralkę na głowie, ciężko się z tym idzie w ogóle. Ej, czemu mi dał pralkę na głowę? Nie no, masakra, ja wcześniej nie miałem jej na głowie, a on mi wsadził. Pewnie jak nie było mnie na grze, to on to zrobił. Patrzcie, czeka tam na dole. Czyli on nie wchodzi. Ja mam wejść, dobra, no to idziemy. Ja jestem mistrzem parkourem, chyba mi się uda. Musimy wejść, żeby zobaczyć tą wiadomość, którą on ma dla mnie. Ciekawe, co to jest za wiadomość. Okej, jesteśmy już wysoko, patrzcie, już jesteśmy prawie przy mojej wimince. I teraz mamy przejść parkoura nad lawą. O nie, tylko nie to, lawa bije od razu i mogę płonąć. Dara, uważajmy ostrożnie, żeby tylko nie wpadnąć do lawy. Powolutku skaczmy, jedna, druga, trzecia, czwarta. Dobra, ostrożnie, tylko nie wpadnijmy do lawy. Muszę tutaj uważać, bo inaczej padnę. Ostrożnie, dobrze, przeskakuję. Patrzcie, super mi idzie, teraz tutaj skaczemy, tak? Pięknie, pięknie, patrzcie. Ale dobrze, przechodzę parkura, ja to jestem mistrzu. Ale prawie bym się potknął, patrzcie, jak to było blisko. Teraz idziemy tutaj, przeskakuję. Teraz tu, tu, jest, dałem radę. Idziemy się, spinamy do góry, o nie, tu są jakieś pułapki. Jakieś kolczatki rozstawił. Drut kolczasty, żeby kuło. Okej, nie mogę w niego wejść, dlatego, że wtedy może mnie ukuć. No ale idziemy ostrożnie, ja z tą pralką na głowie, nie, no nie wytrzymię. Ciężko się idzie, bo to wiecie, jeszcze na głowie mi jest, to wiecie, utrudnia. No idziemy dalej, teraz musimy wejść do samej góry. Ciekawe, czy dojdę do mety. To jest naprawdę bardzo wysoko. Teraz wspinamy się jeszcze wyżej. Tutaj musimy ominąć kolce, bo one kują. Ostrożnie. Uważajmy. O, ukułem się, biło mnie, Teraz uważajmy tutaj. Kolejne kolce, żeby mnie nie pukuło. Kuje mnie, o nie, wpadłem w kolec. Nie. No i prawie padłem. No idziemy dalej. Co to są jeszcze kolce jakieś? Następne wystające piramidki, dobra, idziemy teraz tutaj. Ła, ale to kuje, dobra, ostrożnie, nie możemy spaść na dół. Patrzcie, to wszystko jest nad moją wioską. Co ten Grimace Shake zrobił? Musimy się dowiedzieć tej wiadomości, dobra, idziemy teraz tędy. Dobrze, mi idzie z pralką na kół. No nie, nie wytrzymię, no ej, bije mnie. Ja nie wytrzymię z tą pralką. Gdzie ja idę? Co tu się stanęło, że ja muszę iść do takiej samej góry? No idziemy dalej, teraz, okej, kolejny parkour. Musimy tutaj uważać, żeby nie spaść. Ostrożnie, idziemy dalej, dobrze, idzie. Nie! Nie, spadłem! Grimace Shake, spadłem, nie dałem rady. Próbuj jeszcze raz. O nie, on się za mnie zaśmiał. Mam spróbować jeszcze raz. No nie, ej, za każdym razem jak padnę, to wtedy mnie cofnie na dół? Tutaj? Tak jest, czas tyka. O nie, tylko nie to, jeszcze mam czas ograniczony. Ej, jak spadłem niechcąco, to muszę jeszcze raz od nowa wchodzić. O lol, czyli ja ani razu nie mogę paść, bo mnie zawsze tepnie na sam początek. O lol, ale to jest ciężkie, teraz pospieszmy się jeszcze szybciej, przyspieszam tempa. Ej, to jest bardzo utrudnione, bo ja nie mogę wtedy wpaść ani razu wchodząc do góry. No lol, to jest wykonalne, żeby nie paść ani razu tak wysoko? Patrzcie, ile tego tu jest do przejścia, widzicie? To jak ja mam się dostać do góry? No ale spróbujemy jak najszybciej, da radę. Okej, no to szybko biegniemy, teraz daję skilla swojego, potężnego skilla, wskakujemy, szybko idziemy przez lawę, raz, dwa, trzy, cztery, patrzcie, skacze jak zając normalnie. Przeskakujemy, z pierwszej perspektywy wziąłem kamerę, to lepiej mi się skacze po prostu. Okej, teraz tutaj skaczemy, teraz tutaj patrzcie, lecę, to jest na jedną kratkę, łatwiutko, da, teraz tutaj przyspieszamy. Dobrze, tylko nie wpadnijmy. Okej, lawa przeszedłem, teraz idziemy tutaj, spinamy się, jestem szybszy. Szybciej wszedłem niż wcześniej. Teraz idziemy tutaj, bo już pamiętam drogę. Prosto wspinamy się, teraz do góry. Tutaj
kolce są, już wiem, gdzie są rozstawione. Nie wskakujemy na nie, patrzcie, jak ja zasuwam z tą pralką na głowie. Teraz szybciutko z pralką, normalnie speedruna robię. Teraz sobie przeskakujemy ostrożnie, żeby nie wejść w kolce. Dobra, teraz są kolejce następne, przeskakuję przez nie. Patrzcie, patrzcie, biegnę. Speedrun, ała. Ej, kuje mnie, czy mało mam życia. Teraz tam szybko. Ej, to zrobiłem mocno, lol, dałem radę, 4 serduszka. Teraz idziemy tutaj, przeskakujemy, kolejny parkour. Dobra, ostrożnie, tylko nie spadnijmy. Dobra, dałem radę, teraz tutaj musimy przejść. Patrzcie, jak ja tu idę. Z tej perspektywy ogólnie, jak mam kamerę z tyłu, to ciężko mi się skacze, nie? Bo nie widzę z przodu bloków, wiesz? Ale dobra, tak mogę wam pokazać, jak skaczę, dobra. Na ryzyku teraz, ta kamera jest nieodpowiednia dla mnie. Dobra, teraz tutaj. Teraz zmienię kamerę, teraz tak skaczemy. Tak skaczemy? O lol, to jest jeszcze ciężej. O nie, nie, to jest ciężej. Dobra, zawijam kamerę. Okej, tak mi się najlepiej skacze, jak kamera jest tak z pierwszej perspektywy. Nie! Nie! To wszystko przez tą pralkę, weź mi ją ściągnij. Tą pralkę, słyszysz? Nie, ściągnij mi ją. Ci jej. Szybko weź mi ją ściągnij, to ja nie mogę dać radę, bo przez to pralka mnie blokuje na głowie. Ciężko mi tak skakać z nią, no. Nie ma opcji, nie ściągam. Musisz z pralką dać radę. No nie, no on mi nie ściągnie, wiedziałem o tym. Ale z pralką to jest utrudnienie, no. No nie, znowu spadłem, no ja nie tak nie dam rady. No bardzo dobrze. Ja nawet nie doszedł do połowy, no. Wkurzyłem się, muszę to zrobić dla Patty. Nie mogę się zmienić w Grimace Shake'a. Muszę mieć wiadomość, gdzie jest moja Patty. Szybko. Dobra, wskakuję na górę. Dobra, teraz musimy przejść tutaj, polepszyć, okej. Teraz tu, dobrze, wskakujemy szybciej. Z pierwszej perspektywy, tak mi najlepiej idzie. Skaczemy, dobrze mi idzie. Tak. Musimy wejść na samą metę. Dobrze. Jest, skakuję. Jest, teraz tutaj biegniemy. Szybko, przeskakuję. Dobrze, idziemy. Patrzcie. Speedrun, szybko biegniemy. Raz, dwa, trzy. Teraz tutaj. Nie! O, dobra. Przeżyłem. Palę się, ale przeżyłem. Dobra. Ostrożnie. Teraz sobie przeskakuję. Teraz czekaj. Okej. To zaraz powinien płomień ugasić się sam. Ja przeskakuję. Teraz tutaj, ostrożnie, dobra, idę, patrzcie, biegnę płonąc, czajcie? Biegnę skacząc, gdy płonę się i lol. Ej, dobra, zniknął płomień, bo on po czasie znika ogólnie, jak się nie jest w lawie. Dobra, przeskoczyłem, teraz biegniemy szybko do góry, zasuwamy, dawaj, rura. Nie no, z tą pralką to jest, przecież to jest tak utrudnione. Dobra, biegniemy szybciej, Smajslu, dasz radę. Musimy na samą metę, czyli do samej góry. Dobra, teraz damy radę. Ej, albo czekajcie, widzicie co? Ja oszukam, mam pomysł, widzowie. Ej, wpiszę sobie spam ponta zaraz. Ej, wezmę komendę, wpiszę i to będzie oszukane. Ale czekajcie, on nie widzi, bo go tutaj nie ma, nie? Ale szybko, biegnę. Prawie padłem. Spam pont, patrzcie, wpisuję spam ponta. Teraz jak padnę, to się pojawię tutaj chyba, nie? Okej, wpisałem spam ponta, raz trochę oszukałem. Ej, idziemy dalej, tylko żeby on tego nie widział, nie? Tylko nic mu nie piszcie. Okej, przeskakuję dalej, teraz tutaj musimy przeskoczyć. Okej, ostrożnie, dobrze, daję radę. Patrzcie, skaczę. Nie! Odrodzenie? O, jestem z powrotem, ej, to patrzcie, to działa, jestem z powrotem, aha, oszukałem. Idziemy dalej, szybko. Teraz idziemy, tu co my mamy do przeskakiwania? Coś tam na dole jest pomarańczowego, czerwonego. Nie, wpadłem, nie, co jest, to mnie spowalnia. Ej, ale się nic ze mną nie dzieje. Co jest, spowolniło mnie. Jak ja mam wejść z powrotem do góry? O nie, najgorzej, czekajcie, muszę to wykopać. Kopiemy, teraz muszę tu wskoczyć, dostałem jakieś spowolnienie. Ile to jest na czasu? To jest 5 sekund, teraz. Ej, oszukamy, biegniemy bokiem, haha. Szybko z pralką biegnę. Dobrze, teraz tutaj przeskakujemy. Okej, mamy skrzynkę. Dobra, bierzemy tą tarczę. Teraz, a po co nam tarcza jest? Ej, po co nam tarcza? Tam coś u góry jest, jakaś pułapka. Tą tarczą możemy się zakryć, okej, rozumiem. Ale czekaj, strzały lecą. Tak, to jest pułapka, ej, strzały potrafią. O nie, strzały nas potrafią zwalić. Dobra, to teraz musimy uważać w takim razie. Teraz muszę odbijać to strzałą, czekajcie, strzała. Czyli muszę odbijać tarczę, tak gadam, strzałą. Patrzcie, strzały się zawiesiły w powietrzu, lol. Dobra, uważajmy, one strzelają. Teraz tutaj przeskakuję. Ostrożnie, dawaj, odbijem. Leci kolejna, nie, spadłem, nie. Ej, to jest ciężkie. Muszę odbijać strzałą, muszę odbijać tarczą strzałę. Dobra, bo mi się już to myli. Okej, uważajmy. Ale te są strzały zbugowane, one raz lecą, raz nie lecą. Ostrożnie, nie spadłem, nie, no znowu. Jak to zrobić? Jakie to jest utrudnione, ja tam nigdy nie dojdę. Jeszcze raz przeskakuję teraz tutaj musimy przeskoczyć. Okej, uważajmy, teraz tu muszę przeskoczyć, powoli. Odbijem, teraz tu. Uważajmy, bo leci. Odbiłem dwie strzały. Dobra, teraz uwaga, dobra, nie leci? Chyba nie leci, przestało lecieć? Dobra, szybko, a nie, ej, spadłem, dlaczego? Co jest grane, jak? No nie widziałem nawet tej strzały, to dalej nawala. Ej, myślałem, że to przestało lecieć. Dobra, ostrożnie, uważajmy. Odbiłem. Dobra, teraz tutaj musimy uważać. Dobra, teraz tu przeskakuję.
Szybko. Dobra, trzeba uważać. Dobra, przeskoczyłem. Dobra, jestem chyba bezpieczny. Okej, jestem bezpieczny, dobra. Strzały dalej nawalają. Okej, idziemy dalej. Teraz musimy tu przeskoczyć. Jakie to było utrudnione w ogóle. Blisko jest koniec, tylko zaraz. Ej, tam ktoś stoi. Czekaj, kto tam jest? Ej, to jest szkielet z łukiem. O nie, tarcza. Trzeba się zasłonić. On do mnie nawala, patrzcie. On strzela do mnie z łuku. Strzały. Ej, tam ktoś stoi, blokuje. Okej, zablokowałem. Teraz szybko skakujemy. Ostrożnie. No uważajmy, muszę go zepchnąć. Ej, patrzcie, on ma swoich strażników, on oszukuje. Dobra, odbijam, wskakuję. Dobra, zakrywam się. Okej, teraz skakuję, muszę go zwalić. Patrzcie, to jest jakiś szkieletor wielki. Ej, ty, szkieletorze! Czekaj, odbijam. Dobra, jest, zwalił się sam! Haha, poleciał, strzała się odbiła. Poleciał na dół. Dobra, kolejny potwór tam został. Ej, to jest oszukiwanie moim zdaniem. On tu postawił jakieś potwory, żeby mnie zwaliły. No nie, ten Grimace Shake oszukuje. O nie, ten ze ścieżki nawala, czyli tarcza. Okej, odbijam, patrzcie, ile ścieżek leci. A teraz tutaj musimy, tu. Nie zwalisz mnie, potworze, szybko wskakuję. Zwalę go, masz ty! Jest, zwaliłem go, teraz spadł na dół. Jest, zwaliłem go. Wspinam się do góry, meta, nie! Dlaczego przed metą? Co jest, Gendra, jeszcze raz. Czekaj, tutaj z panem Ponta mamy, dobra, idziemy dalej, szybko, wskakujemy, dobra, dobrze mi idzie. Teraz tutaj, wskoczę, no dawaj, do samego końca, tak blisko. I jestem, meta, mamy metę. Dobra, jestem, woo! Co dalej, tu nic nie ma, gdzie jest Patty, Szybko odpal kamerkę w prawdziwym życiu. Co mam odpalić? Gdzie ty jesteś? W prawdziwym życiu kamerkę odpal. Teraz. Wow, gdzie ja jestem? Co jest grane? Ej, przeteleportowało mnie, w górach jestem? Ej, co jest, widzowie, gdzie jesteście? Halo! Jest tu ktoś! Halo! Ej, w górach jestem! Gdzie mnie Grimace Shake tego przeteleportował? Halo! W górach jestem! No dobra, tak naprawdę to monitor. Dobra, ej, słuchajcie, mamy wyjść, musimy zobaczyć tą wiadomość. Szybko idziemy. Jest wiadomość. Co jest grane? Ale dobra, skupmy się. Bo w górach byłem przed chwilą. Przyleciałem teraz. Dobra, skupmy się. Jest wiadomość, jest kartka. O co chodzi? Za drzwiami? Ale wcześniej tego nie było. Uwaga, jest wiadomość i patrzę. Co to jest? Przyjdę po ciebie? Dzisiaj? 24:00. Złapię cię! No to mam przechrapane! To jest straszna wiadomość od Grimace Shake'a. Przyjdzie po mnie o 24:00. Zobaczmy teraz, którą mamy godzinę. Tu jest 24:00, a teraz mamy 15:00. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Za 9 godzin przyjdzie po mnie. Co mam teraz zrobić, widzowie? Napiszcie w komentarzu. Bo on będzie u mnie o 24:00. Co będzie dalej ze mną? Pobudźcie mi. To ja lepiej idę zamknąć drzwi. Zamknę drzwi i będę czekał na niego. Do zobaczenia o 24:00.